komentując ten slajd numer 4, jak został wywołany, to parę rzeczy jest fajnych, chociaż może 15 lat za późno. Czyli jeżeli w tej chwili w polityce, przynajmniej w tych zakresach, które są wskazane tutaj na ekranie, widać, że jest coś takiego jak element konkurencyjności na rynku ciepła, którego do tej pory nie zdefiniowaliśmy przez 15 lat i trochę żyjemy w takiej dziwnej sytuacji, nie wiadomo jak, obserwujemy wszystkie naokoło, wszystkie kraje, dziwimy się, że to chodzi, a u nas chodzi to trochę pokracznie, więc cieszę się, że wreszcie do takiej rozmowy dojdzie i może sobie wreszcie ustalimy, jak to jest na tym rynku, bo wszystkie inne elementy, które z tego wypływają, to są elementy uzupełniające się. Jakość ciepła, efektywność energetyczna, stosowanie określonych technologii, niezaprzeczalne wykorzystywanie technologii najbardziej efektywnych, wśród których kogeneracja jest podstawowa. Podstawowym elementem polityka ekologiczna, tutaj tego nie widzimy, można powiedzieć w ten sposób, że trochę w polityce energetycznej brak jest korelacji z działaniami Ministerstwa Środowiska, jedno z drugiego wynika. Budowa portfela na przykład kogeneracyjnego, czy analiza potencjału kogeneracyjnego, co można, za chwilę będziemy wiedzieć, my ciepłownicy mniej więcej wiemy, co można zagospodarować na przykład dla strumienia efektywnego w produkcji ciepła w kogeneracji, ale na przykład nie wiemy albo nie chcemy wiedzieć, ile ciepła marnuje się w przemyśle i ucieka do nieba, które można by było wykorzystać na przykład do zasilania systemów ciepłowniczych. A takie rozwiązania ma między innymi priorytet, jeśli chodzi o działalność, o politykę ekologiczną, poprawę efektywności. Nowy produkt, dla nas na razie niedostępny, my go widzimy technicznie, go widzimy, że jest możliwy, widzimy, że się go stosuje, czyli chłód, produkcja ciepła z chłodu systemowego, element, który doskonale poprawia efektywność pracy systemów ciepłowniczych, obniża koszty jednostkowe, poprawia efektywność produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu i tak dalej. To jest następny krok do rozmów. To może być tak, że potencjał jest, tu jest bardzo ważna kwestia próby dotarcia do środowisk naukowych i technicznych celem doprowadzenia do zaoferowania technicznie i ekonomicznie uzasadnionych kosztów realizacji tej usługi, bo nie jest tajemnicą, że Mercedesy po kraju jeżdżą, znaczy się są takie technologie, które można produkować ciepło, chłód z ciepła, ale one są dla naszych klientów jeszcze nieosiągalne. To też jest kwestia wpływu Ministerstwa Gospodarki, jakby może nie powiem brzydko lobbyingowego, ale jakiegoś merytorycznego, mentalnego na pozostałe sektory. Kooperacja z sektorem odpowiedzialnym za budownictwo. Jest tam parę elementów, które na politykę energetyczną z budownictwa wpływają. To jest kreowanie budynków energooszczędnych czy pasywnych. To jest kwestia zobligowania do użytkowania energii odnawialnej. Na razie nie mówię w jakiej postaci, w nowych budynkach. Tam też jest miejsce na ciepłownictwo, ciepłownictwo systemowe i sądzę, że w związku z tym w tych obszarach, które są tu zaznaczone, które są na razie pięknie hasłowo napisane, zwiększenie konkurencyjności, zwiększenie udziału sprzedaży, to ważne jest, żebyśmy nie zapomnieli o wpływie, o kooperacji, czyli kooperatywie takiej z sektorami w rządzie, które powinny nam pomóc w tym, ażeby tego typu rozwiązania dalej były możliwe do zrealizowania w przyszłości. No ale panie prezesie, wspomniał pan o tej konkurencyjności, że jest niezdefiniowana, to Izba Gospodarcza zdefiniowała już tą konkurencyjność, czy to chodzi o to, że to jest jakiś taki przytyk tutaj w stronę pana prezesa, że właściwie nie powinien wtrącać się zupełnie do taryf, do ciepłownictwa, zająć się, nie wiem, kwestiami, o których tutaj pan Komar mówił, no, i umieszczone są na kolejnym slajdzie? To nie jest przytyk w żadną stronę, tylko jeśli chodzi personalnie. Bardziej mnie interesuje, w jaki sposób w takim razie rozumie pan to? Ja specjalnie wspomniałem tą datę 15 lat temu, bo 15 lat temu mniej więcej w 97 czy 98 wcześniej roku budowaliśmy sobie nasze prawo energetyczne i tak je zbudowaliśmy, jakie zbudowaliśmy. Czyli ale pan to tak zawsze pesymistycznie mówi. A jak jest dzisiaj? No jak jest dzisiaj? Znaczy jak myślisz, jak jest dzisiaj? Jak jest dzisiaj? Jak dzisiaj w kontekście tego, co się stało? Mogę na początku zacytować tylko jedną
dygresję taką ze spotkania Eurofighter Power ostatniej zimy. Zima była nieciekawa. Przedstawiciele wszystkich europejskich organizacji przyjechali do Brukseli, koledzy z Finlandii, Szwecji, Norwegii. Pierwsze pytanie było, jak było? No to zima była do niczego. A jakie macie problemy? Ale mamy problemy z konkurencją. Ale jaką? No to jedni mówią, a wiecie, no konkurencją dla nas są indywidualne kotły gazowe, a drugi mówi, dla nas są indywidualne kotły biomasowe, a trzeci powiedział, że indywidualne instalacje pomp ciepła. To mówili dostawcy ciepła systemowego. Tyle.